Do naszej redakcji trafił zestaw bróbek cooler. Przepraszam, zepsułem. Pamiętam czasy, kiedy nikt nawet jeszcze nie słyszał o odzieży termoaktywnej i pod motocyklowe ciuchy zakładało się zwykłą bawełnianą koszulkę. Kiedy wieczorem robiło się chłodniej, a kurtka nie miała odpowiedniego ocieplenia, niektórzy wciskali pod nią zwykłą gazetę po to, żeby zapewnić sobie troszeczkę więcej termicznego komfortu. Dziś chyba każdy lub prawie każdy motocyklista ma w garderobie obok kasku, butów czy rękawic motocyklowych przynajmniej jeden komplet bielizny termoaktywnej. Przedstawiciele firmy Brubeck, czyli lidera na rynku odzieży termoaktywnej w Polsce, poprosili nas, byśmy wzięli na warsztat jeden z ich produktów, zaprezentowali go naszym widzom oraz krótko wyjaśnili, dlaczego odzież termoaktywna jest aż tak ważna i jakie musi spełniać funkcje. Warto tutaj dodać, że w czasach, kiedy przytłaczająca większość firm zleca produkcję gdzieś w dalekiej Azji, Brubeck produkuje w Polsce, a dokładniej w Zduńskiej Woli, czyli w mieście z pięknymi tradycjami, jeśli chodzi o tkactwo. Dzięki temu, że wszystko odbywa się na miejscu, można skutecznie kontrolować jakość produkcji, począwszy od tworzenia przędzy, kończąc na zapakowaniu gotowego produktu. No dobrze, więc czy w ogóle, jeśli tak, to dlaczego odzież termoaktywna jest nam aż tak potrzebna? Jeżdżąc na motocyklach jesteśmy poddani bardzo zmiennym warunkom. Najpierw przeciskamy się w korku i w plecy mocno grzeje nam słońce. Chwilę później jedziemy po autostradzie i obwiewa nas zimny wiatr, a jeszcze chwilę później zatrzymujemy się na stacji paliw. Zsiadamy z motocykla, znów się rozgrzewamy, no i tak w kółko. Jeśli do tego dołożymy jeszcze wysiłek fizyczny w terenie czy na torze w skórzanym kombinezonie, no to okazuje się, że ta pierwsza warstwa odzieży, jaką na siebie założymy, musi spełniać bardzo trudne i skomplikowane zadanie. I rzecz w tym, aby z jednej strony wydajnie, skutecznie odprowadzać wilgoć, odpychać pot od naszego ciała, a z drugiej strony zatrzymywać przy tym ciele odpowiednią ilość ciepła, tak aby jednocześnie chronić nas przed przegrzaniem i przed wychłodzeniem. Możemy mieć w kurtce najdroższą i najdoskonalszą membranę, ale jeśli pot skropli się na pierwszej warstwie naszej odzieży, czyli na przykład na bawełnianej koszulce, to i tak wszystko na nic, bo jak już tam się skropli, to tam zostanie i kompletnie zrujnuje nasz komfort termiczny. Do naszej redakcji trafił zestaw Brubeck Cooler w wersji męskiej oraz damskiej, zarówno bluza, jak i spodnie, czy jak kto woli, leginsy, żeby nie powiedzieć kalesony. Brubeck produkuje specjalistyczną odzież dla sportowców, strażaków, dla wspinających się w górach i dla jeżdżących na nartach, ale akurat ten model odzieży został przeznaczony typowo dla motocyklistów. Produkt wykonano z przędzy chłodzącej, oczywiście w technologii bezszwowej, z dwuwarstwowej dzianiny. Wewnętrzna warstwa transportuje wilgoć na zewnątrz, a zewnętrzna pełni funkcję termoizolacyjną. Materiał posiada również właściwości antybakteryjne i hipoalergiczne. W miejscach o wzmożonej potliwości mamy dodatkowo specjalne strefy wentylacyjne. Produkt jest bardzo przyjemny w dotyku, świetnie dopasowuje się do sylwetki i można go używać od wiosny do jesieni. Poza tym, że materiał bardzo przyjemny w dotyku, to ciekawą rzeczą też w tym komplecie jest ten niewielki kołnierz tutaj, który wyróżnia akurat ten komplet Brubecka od innych kompletów bielizny termoaktywnej, z jakimi miałem do czynienia. No taka niewielka rzecz, ale bardzo przydatna, bo chroni szyję przed otarciami. Dostępna oczywiście pełna gama rozmiarów. Dobierzecie na stronie brubeck.pl. Cena górnej części zestawu to nieco ponad 170 zł. Cena dołu niecałe 130 zł.